Cześć tu! Oluś i Murzynek. I Murzynek. Bambowa frycenieszka. I tatuś. I Leon. Leon, zobacz. Dzisiaj coś też nietypowego. Co prawda, że Brawla już graliśmy. Nie zesłany. Brawla już graliśmy, ale dzisiaj stoczymy mały pojedynek. Będą trzy rundy. Dzisiaj gra solo. Raz będzie grał Oluś, tak? Raz ja. Kto lepsze miejsce zdobywa, to ten ma punkt. Pan tak. Ma punkt. Tak. Kto wygra tą konkurencję, czyli będzie walka między tak. Nami, to otwiera co? Skrzyneczki. Skrzyneczki. Oczywiście Oluś obiecał, że jakby przegrał i by nie otwierał, to się nie obrazi, ale pewnie mu dam coś pootwierać. Tak? Ale wiecie, on pewnie jest lepszy. Zobaczymy już za chwilę, ale zanim zaczniemy, to chcieliśmy podziękować komu? Dziadziusiowi i cioci. I cioci Joli. Tak? A za co? Bo dostał dziadek Gienek i ciocia Jola oglądają nas i widzieli, że Oluś nie ma telefonu swojego. I dostał nowy telefon, który dzisiaj będziemy testować, bo wiecie co on ma? Podczas nagrywania ekranu, czyli to co jak będziemy grali, nagrywa też widok z kamerki z przodu, czyli będzie nagrywał ekran, który co się dzieje na ekranie i osobę, która gra. I raz będziecie widzieć też Olusia, a raz mnie. Więc, i też, no i też co? Ja mam ten telefon na twarz, teraz mi się na przykład odblokowało. Odblokowało. To podziękuj ładnie dziadziusiowi, cioci Joli. Dziękuję bardzo wam. Bardzo dziękujemy, jesteśmy tak. Bardzo wdzięczni, pomoże nam w naszej karierze youtuberskiej, prawda? Tak. Zobaczymy jak to wyjdzie. A widzowie, no. Szybko teraz krzyknijcie, czy chcecie wiedzieć mój kod. Nie no, gdzie? Nie wolno zgadać kodu do telefonu, no co ty, głup tasku. Okej, oczywiście nie zapomnijcie o... Łapkach Leonowych, łapkach sędziowych, łapkach misiowych. Łapkach misiowych. I w łapkach Edgarowych. Edgar, a, właśnie, jeszcze... Edgar. Jeszcze Edgar. Jedno, poczekaj, Oluś. Jeszcze jedno. Poczekaj. Jeszcze jedno. Każdą rundę gramy tym samym zawodnikiem. Co rundę zmieniamy zawodnika. Zawodników dzisiaj wybiera Oluś. Czyli na przykład Oluś wybierze jakiegoś tam, powiedzmy, Edgara, to gramy pierwszą rundę Edgarem. W drugim wybierze kogo na przykład? Na przykład, nie wiem, El Primo. El Primo. To wtedy walczymy El Primo. Zobaczymy, patrzycie, oglądajcie, już lecimy. Gracz pierwszy zaczyna, Oluś. To na razie, hej! Hej. Jesteśmy i teraz zobaczymy. Ale zanim wybierzemy, to właśnie ta funkcja w tym nowym telefonie, czyli widać co jest nagrywane z ekranu i widać nas. Oczywiście jak Olek będzie grał, będzie widać tylko jego. I ja widzowie, będę grał. Przyznajcie, fajna muzyka. Fajna muzyka, fajny nowy kawałek na Brawl Stars. Mam tak, nadzieję, że za 15 dni nowy będzie kart. Nowy kart. No zobaczymy. Dobra, kim gramy pierwszą rundę? Pierwszą rundę? Wejdź wtedy wiesz, gdzie on jest. Tu jest. El Primo. El Primo! Gra solo. Solo? To jest to. Może następnym razem będziemy, jeżeli będzie się publiczność podobała. Jeżeli będzie 100 łapek w górę, to gramy w inną konkurencję na Brawl Stars. Kto jest lepszy? Oluś starasz, tak? Zgadzasz się na to? Dobra. Nie, co? 150. Dobra, 150. Gra solo. Olek zaczyna powodowka. Pamiętaj, żebyś tak trzymał, żeby cię było widzieć. Tak? Okej. Okay. Lecimy. Olek pierwszy. Nie mów, skuś baba na dziada, skuś baba na dziada. Ale nie życzę mu jak najlepiej. Czyli zdobywa ta osoba punkt, która lepsze miejsce zajmie. Nie zegemy. Showtime. Będzie atakować, szóste miejsce czy siódme? Zobaczmy, czy mi pójdzie lepiej, poczekaj. Siódme. Zobaczmy, może mi też nie pójdzie tak dobrze. Ale jest szansa na pierwszy punkcik dla tatusia. Ale on już myśli się. Nie płacz jak El Primo.
Masz jeszcze szansę? No tak, jeszcze nie wiadomo jak mi pójdzie, tak? Zgadza się? Dobra, leci, życzę mi powodzenia i teraz piszcie w komentarzu, kto wygra mini turniej. Zagraj! Kolejną rundę gramy kimś innym. Oluś wybiera, ty już się zastanawiaj, jak to wybierzesz. Zobaczymy jak mi pójdzie. For pain and for glory! Tatuś! Jadę z kocikiem. Lekko się przecina, wiesz? Dalej, trudno. Co ty tam mówisz, kuźba? Czy ja dobrze słyszałem? Ale chyba byłem szósty, czyli jeden punkt dla taty. Czy też nie rewelacyjny? No jak nie? No jeden punkt wyżej, czyli jeden punkt dla taty. Zobaczymy. Szósty. Nie rundę, bo to są trzy rundy. Kto z nas zajmuje wyższe miejsce, jest punkt. Mało brakowało, jeden punkcik jest dla taty. Spokojnie, jest szansa. A do ilu gramy? Do trzech czy do pięciu? Do trzech, zobaczymy. Nie, za długo będzie, do trzech. Zobaczymy zresztą. Ale musimy teraz wyjść, bo zmieniamy co wymiarza. Na kogo? Już wiesz, Olusiu? For pain and for glory! No to zmieniaj. Bo jeszcze pamiętaj, że musimy skrzynki otworzyć, tak, Oluś? Oluś wybiera. Dalej troszeczkę przeszczy. Nie za słonika? No, wybieraj. Grej, pierwszy, powodzonka są. Plateczka, no. Trzymaj. To pokaż tak, żeby ci było widać, tak? Ja się odzywam, żebyście widzieli głównego gracza. Olu zaczyna z północy i idzie na południe. Olu. Dawaj, tyle fajne są strzały jego, że on jeszcze po strzale zapruwa i często jest lepszy. Co się upada, to jest zawsze upada. That was a big mistake! Myślę, że są małe wagi, bo... Ty, cwaniaczku, czeszy na przeczekanie! W dobry sposób też. I gdzie ty tam idziesz? Bo ty tutaj zebrałeś. Szybko. Czy teraz Olu to będzie punkt, czy będzie ja? Pamiętaj, Olusiu, to przekrzyw kółkę, żeby cię było widać. I komentuj coś, mówię, że będziesz komentował. Albo będziesz komentował, jak ja będę grał, tak? Daję czadu. Tylko uważaj, strzel najpierw tam za nim pójdzie. Nie, bo to jest gadzie. Ale już pokonany, on już dawno nie dał, więc dlatego mu troszkę nie idzie, a chociaż mi też nie poszło najlepiej, mimo że gram. Cześć. Codziennie staram się zbierać kucharki. Punkt. Dobra, czwarte miejsce zajmie, synu. Muszę ci pobić. Życzysz mi powodzenia, czy życzysz mi, żeby nie wyszło? Oż ty bracie! O, jeszcze coś zgarniamy do karnetu. Okej. To komentuj, Olumiu. Tylko nie bądź złośliwy. Tatuś gra. Okej. Sign here with your life. Nie krzycz. Nie podgłaszaj, bo będzie słabo nas słychać, wiesz?
Nie, nie, nie! Wiedziałem, chciałem uciekać w pola, mówię, a może go zaskoczę. Ten gwizdeczkiem jest potrzebny. Okej, jest 1-1, moja siódma, a już był czwarty. 1-1 i ostatnia runda. No, siódme miejsce, czyli byłem siódmy. Dobra, wychodzimy. Teraz ostatnia runda, bo musimy otworzyć jeszcze sporo karnetów. To teraz decydująca, trzecia. Bo musimy otworzyć zaraz... Time to seal the deal. 35, nie karnetów, tylko skrzynek musimy otworzyć. Kto? 36. Nie, 35 otwiera. Tamtą zostawiamy na później. 35. Musi być 35, żeby było nieparzyście w tytule, wiesz? Bo to jest ważne, pamiętajcie, że w tytule ważna jest liczba pojedyncza. Nie liczba, znaczy nie pojedyncza, liczba nieparzysta, przepraszam. Okej, okay. Kogo wybierasz, Olusiu, teraz na ostatnią rundę? Dawaj. Teraz wyglądam kogoś, nie odsłaniać. Mieliśmy... Musisz zwracać uwagę, gdzie jest kamerę. Nie mieliśmy farta, trafienie. No, kogo wybierasz? Zobaczmy. Dawaj, dawaj, szybciej, bo szkoda czasu. Spicha? Dobra, wybieraj. Leci trzecia i otwieramy skrzyneczek. Mam nadzieję, że coś drugie. Głupawka. Powodzenia. Nie, nie wiem, to jest Polska, tylko to jest o te umowy. Dinozaur. Pamiętaj, żeby starać się, żeby się powiedzieć. Ale wiem, najważniejsza jest gra, więc bardzo mi ja bym komentował. Pierwsze podejście do skrzynki. I uwaga. I uwaga. I jeszcze jeden cios. I skrzynka pokonana będzie. Skrzynka pierwsza pokonana. Ale Olek jest niesamowity. Proszę Państwa, jak on śmiga. O, znalazł trzy skrzynki. Jak on to je rozwali. Ale rzucaj od razu. Ciach, ciach, ciach. Musi ciach, ciach. Ile już masz? 6100. Dobra, już jesteś czwarty. No nie, tak to nie będzie. Nie mogę przegrać, jak chcę otwierać wszystkie skrzynki. To pamiętajcie, jeżeli chcecie jeszcze takie pojedynki między nami, 150 łapek w górę, tylko z innych jakby konkurencja. Tak? Albo już wygrałem. O ty, jeszcze nie wiadomo, bo ja nie wygrałem. Na razie jesteś drugi. Czy Olek pokona? A z kim walczysz? Kto ma 10? Ale cię zaskoczył. Ale i tak. Jest drugi. Teraz czas na tatę. Czy będzie? Czy da radę być trzeci albo drugi, żebym był pierwszy? Jak będzie remis, też będę drugi, to wiesz, że i tak rozgrywasz. To jest 2-1 dla siebie. Trzymajcie za mnie kciuki i dawajcie łapki w górę. Subskrypcję. Okej. Jadę. Życzę powodzenia. Nie mów chodź. Nie, jest 2-1. Jak ja zdobędę punkt... Nie, no ile razy? 1-1 jest. Na razie 2-1 to będzie... Boziu! Ale to dałem... Za przeproszeniem, o matko boska. Zagadałeś mnie, bo ja gadam z tobą zamiast grać. To jest taktyka. Nie... Taktyka. Zobaczcie ubuza. No to co? Punkty dla Olka Vipo Polka. Dobra, wychodzimy i... Otwieramy! No to Oluniu, szybciuchem, wyjście, poczekaj. Pamiętaj, żeby kierować na siebie teraz kamerkę, bo ty jesteś główną postacią. Dalej trzymaj po prostu telefon. No dawaj, 35 minut, pierwsza. Nic, dobra, jedziemy dalej. Druga. O! Dobra, trzecia. Trzeba się cieszyć, że grałem. Ja myślałem, że o gołocy będę za każdym razem wyjeżdżał. Ale to następnym razem ja będę wybierał, zatem ja żyję. Pasujcie mi się. Dawaj. Nie ma. Dawaj, ciekawe, czy coś dropniemy. Może te pionowe dropniemy, jak on się nazywa. Ten grajek. To jest pianinem.
zachwienia. No właśnie. Najgorsze było, pamiętasz? Napisz w komentarz po zachwieniu. No nic nie ma. No dobra, spokojnie, to jest kupę do otwierania. A i napiszcie w komentarzu, czy fajnie, jak tak nagrywamy z telefonu bezpośrednio i z kamerki. Czy to fajnie, czy lepiej jak wstawiamy swój obraz? Dawaj. Trzy, nie ma, dawaj dalej. Nie poddawaj się, będzie coś dobrego na pewno. Jak fajny gadżet. Dawaj, poproszę. Dawaj. Uwaga. Trzy, dwa, jeden, go! Come on, everybody, jump around, let's go! Yeah. Dawaj, otwieraj dalej! Yeah! I to mnie! Ale patrz tu, na mnie! Ale to było dobre! Jeszcze tak trochę. No, oby! Ale fajnie! A widzisz, już mówiłeś, już na nic, musimy z tym. O, do niego punkty! Jeszcze tyle z tego. Let's go to flow. Jumper. Nie wiem, czy zwrócisz się uwagę, czy to jest. Mamy koszulkę, koszulkę z takim samym. Oluś ma napisane mały zbirek. A tutaj jest takiś mały zbirek. Małe zbirki jesteśmy. Dawaj. Dobra, ustos. Ale to nie go punkcie. Dobra, wracam punkciorem do tego. Na postać, prefekt, będą zadania do mnie dla niego. Ale tak pierwsza dziewczynka, każdy myślał, że pewnie będzie gadżet. No właśnie, dawaj. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Jest, do czego? O, jest, do Edgara, super osko. Za pomocą swojego super ataku w momencie lądowania Edgar zadaje też 1000 punktów obrażeń po blisku. Ale cza, to będzie mega, mega. Edgarem wykończył. Tym razem pojedynek z ruszeń z Edgarem. No nie lubię się. Ja wiem, że lubisz, żebym ja był gwiazdą, ale to nie jest tego gwiazdą tego kanału. Jestem tylko asystentem. Chociaż powiecie, piszcie w komentarzach, czy Oluś jest gwiazdą, czy tatuś jest gwiazdą, czy dzięki temu, że jesteśmy gwiazdą. Przecież nie jesteśmy gwiazdą. Ja pomyślałem, żeby stworzyć kanał. Tak naprawdę tak, to jest twój pomysł. A realizacja, już tatuś się postarał, żeby było dobrze. Mam nadzieję, że nam dobrze wychodzi. Nie jest rewelacyjnie, bo mamy tylko 1330 studentów, ale może będzie więcej. Ale w jeden rok. No właśnie. Bo w ostatnim roku mieliśmy chyba 700 coś. Dobra, jadę. Skoczyłem. Więc skrzynek zostało. Tak. Uwaga, szczęśliwa liczba. I zrobiłem. 3, 2, 1. A, jest to do kogo? Leo. O, do Leo. Gdy Leon używa swojego super ataku, osiąga 30% przyspieszenia przez cały czas, gdy jest niewidzialny. Super, dobra. Zresztą i tak nie jest na błędach. Ale szczęśliwa liczba, ale mówiłem. No wiem, bo piątka i czwórka to mój szczęśliwy. Ale czwórka jest tak. Dobra. I zobaczymy w jedynce. Co to będzie? Aj, do kogo? Do Mortisa. Do Mortisa, okej. 1300. Mortis rozkręca łopatę, waląc nią wszystkich przeciwników wokół siebie i zadając 1000 obrażeń. Ładunki na metrze. Okej, dobra. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Dziękujemy ślicznie za granko. Życzymy wam powodzonka. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, 150 łapek. Kręcimy kolejny pojedynek. Poruszaj Tarusia. Dzisiaj była szczęśliwy z boksami. Dropnęliśmy Griffa, więc jest czadzior. Rewelacja. Dajcie mnóstwo łapek. Dziękuję. I super telefon. Dziękujemy jeszcze raz. Dziadku i ciociu. Pa, hej, pa, pomachaj. Trzymajcie się, hej!